Lekcja na niedzielę jest wyjęta również z listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Dwie ważne nauki daje nam w tej lekcji apostoł święty. Wskazuje, że Bogu przede wszystkim o to chodzi, aby człowieka uświęcił. Całe dzieło zbawienia, wszystkie nauki, męka i śmierć Pana Jezusa, założenie i zachowanie Kościoła, sakramenty święte, działanie Ducha Świętego, wewnętrzne natchnienia i popędy duszy, nawet kary doczesne, wszystko to według woli Bożej zmierza do jednego celu, aby nas uświęcić i uczynić szczęśliwymi na ziemi, a w niebie dziedzicami chwały niebieskiej. Jeśli przeto sami sobie dobrze życzymy, nie możemy nic lepszego uczynić, jak to, czego Bóg pragnie, to jest uświęcić się i starać się, aby całe życie, wszystkie uczynki nasze do tego uświęcenia się przyczyniły. Do tego należy mianowicie przestrzeganie jak największej czystości. Dlatego też przestrzega nas apostoł, abyśmy się chronili cudzołóstwa i to z wielorakich przyczyn. Na sam przód bowiem stał się chrześcijanin przez chrzest przybytkiem Ducha Świętego. Chrzest ten uświęcił ciało jego i winniśmy przeto ciało szanować i wysoko cenić jako mieszkanie i naczynie Ducha Świętego. Cudzołóstwo jest występkiem i zazdrością wybujałą na gruncie pogaństwa i ostatecznie wiedzie do pogaństwa, zapomnienia o Bogu i niewiary. Czystość jest klejnotem chrześcijaństwa. Gdy Bóg wzywa do prawdziwej wiary, wzywa także i do powściągliwości chrześcijańskiej, potrzebnej w małżeństwie i poza związkiem małżeńskim. W cudzołóstwie widzi apostoł nie tylko grzech nieczystości, lecz i wielką krzywdę, gdyż mieści ono w sobie pogwałcenie praw małżonka. Dlatego też przestrzega apostoł, aby każdy chronił się tego pogwałcenia i podstępnie nie wkraczał w prawa bliźniego. Wreszcie przypomina święty Paweł, że Pan Bóg to pogwałcenie praw i wzajemnych obowiązków surowo karać będzie. Ewangelia opowiada o przemienieniu pańskim, które nastąpiło na górze Tabor w Galilei o kilka mil od jeziora Genezaret i Nazaretu oddalonej. Ewangelia opowiada, że Pan Jezus na 6 dni przed przemienieniem przepowiedział apostołom jasno i wyraźnie nie tylko swą mękę i śmierć, ale i zmartwychwstanie. Uczniowie nie mogli tego pojąć, iżby Syn Boży mógł być tak poniżony, stąd było się można lękać, że rzeczywiste Jego męki i zgon zniweczą w nich wiarę w bóstwo Jego. Otóż przemienienie miało ich utwierdzić w tej wierze. Utwierdzenie to nastąpiło wskutek tego przemienienia, w którym człowieczeństwo Jego zajaśniało promieniem boskości. Sam Ojciec Niebieski odezwał się, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Dwóch najwyższych świadków dawnego zakonu pojawiło się na górze, Mojżesz i Eliasz. Było to dowodem dla uczniów, że obaj są tylko sługami i wysłańcami, a Jezus Panem, który ich wysłał, i że w Jezusie wypełniło się prawo i proroctwa. O czymże ci święci rozmawiali? Rozmawiali o końcu, jaki czeka Pana w Jerozolimie, to jest o męce śmierci i zmartwychwstaniu. Stwierdzili więc to, co uczniom oświadczył sam Pan Jezus. Z przemienionego Jezusa wypłynął potok szczęścia na uczniów. I to tak wielki, że Piotr nie mógł wstrzymać się od słów: Panie, dobrze nam tu być, zbudujmy tu 3 namioty. Ta wielka tajemnica objawienia powinna nas umocnić w wierze w bóstwo Jezusa i utwierdzić nas w pragnieniu i nadziei dostąpienia własnej chwały. Przemienienie bowiem Jezusa jest dla wszystkich, którzy idąc w ślad Jego cierpień, celem ziemskiej wędrówki i obrazem ich wiekuistego przemienienia. Pan Jezus zakazał swoim uczniom opowiadać o przemienieniu przed zmartwychwstaniem, gdyż, jak pisze święty Jan Chryzostom, mieli milczeć, gdyż im większe by opowiadano dziwy o Synu Człowieczym, tym trudniej byłoby niejednemu w nie uwierzyć, a zgorszenie ze śmierci krzyżowej byłoby się wskutek tego zwiększyło. Gdyby 3 apostołowie opowiadali ludziom o przemienieniu Jezusa i poświadczeniu Jego bóstwa, gorzka i zelżywa śmierć Chrystusa byłaby dla niedowiarków i półwiernych kamieniem obrazy. Aby temu zgorszeniu zapobiec, nakazał Pan Jezus apostołom tymczasem milczeć i wtedy dopiero cud widziany rozgłaszać, gdy zmartwychwstanie Jego utwierdzi i innych na zawsze w wierze.